I jak tam moc jest z wami? No to jedziemy z odcineczkiem. Tym razem trochę inne powitanie, bo nowy rok i coś trzeba zmienić. Jednym z najbardziej zaskakujących momentów pierwszych odcinków serialu Ahsoka było to, że Sabin zwraca się do pani Tano per mistrzu, a potem w toku opowieści dowiadujemy się, że kolorowłosa Mandalorianka ma za sobą jakieś tam szkolenie Jedi i pomimo, że nie jest kolejnym superpotężnym Jedi, to tam no, jakieś szkolenie przeszła. Rozpracujmy ten temat. Możemy się spierać, czy robienie z Sabine Jedi to dobry czy zły pomysł. Mi podobało się, że stała się takim trochę naturalnym Jedi, bo serial starał się pokazać, że nie trzeba być szczególnie obdarzonym przez los dostępem do mocy, ani urodzić się jako w pewien sposób osoba wybrana, ale że Jedi może zostać każdy i wystarczy tylko ćwiczyć. Wiecie, dokładnie jak z grą, nie wiem, na przykład na pianinie. Owszem, są ludzie bardzo utalentowani i oni zostają wirtuozami gry na tym instrumencie. Niemniej, nauczyć się grać może każdy, czy no prawie każdy. A jeśli będzie ćwiczył po 8 godzin dziennie przez 10 lat, to stanie się w tej grze bardzo dobry. No nie perfekcyjny, no bo jednak nutka talentu jest potrzebna, ale zdecydowanie bardzo dobry. I tak samo jest z mocą. I to pokazuje nam Sabine. Nie trzeba mieć 20 czy 15 tysięcy midichlorianów, aby być, że tak powiem, szeregowym Jedi. Well, maybe I'm trying to do things differently this time. Or maybe because she doesn't have the force, you don't believe she can do this? No. The force resides in all living things, but you have to be open to it. Sabine is blocked. Her mind is conflicted. No dobrze, zrobiłem research i nie znalazłem nigdzie informacji, że Sabine jest w najmniejszym stopniu czuła na moc. Wręcz przeciwnie, mamy kilkukrotnie powiedziane, nawet w samym serialu Ahsoka, że kolorowłosa Mandalorianka czuła na moc nie jest. Jej historię, przynajmniej do czasu bitwy nad Yavin, mamy całkiem nieźle opisaną i pokazaną w serialu Rebelianci. W tym czasie nie przechodziła żadnego szkolenia Jedi, tylko no, Kanan szkolił ją w posługiwaniu się mrocznym mieczem. No, przyznacie, że trudno uznać kilka chwil nauki podstaw szermierki bronią świetlną, no bo mroczny miecz to jest rodzaj miecza świetlnego, za trening Jedi. Z tego co pamiętam, w tej scenie Kanan też szczególnie nie wgryzał się w nauczanie o mocy. Okej, a co działo się z Sabine po bitwie o Yavin? Mamy na ten temat niewiele informacji. Wiemy, że w pewnym momencie Ren osiągnęła stopień komandora. Po bitwie o Hoth, Wedge Antilles wspominał swoją ucieczkę z Akademii Skystrike z Ren i z Kilvianem. Jej grafika zainspirowała jedną z eskadr Nowej Republiki. Po zniknięciu Bridgera aż do bitwy o Jakku, która doprowadziła do upadku Imperium, Sabine pozostawała na Lothalu, aby go bronić i mieć oko na odradzający się świat. Notabene, jak widzimy w serialu Ahsoka, odradzający się no całkiem nieźle. Lothal wypiękniał i podniósł się ze zniszczeń wojennych. W końcu Ren zdała sobie sprawę, że Bridger chciał, by robiła coś więcej niż tylko chroniła Lothal i oczekiwał, że go odnajdzie. No i w tym momencie mniej więcej zaczyna się serial Ahsoka, który przypomnę miał akcję osadzoną po trzecim sezonie Mandalorianina i zarazem jakieś 11 lat po bitwie o Yavin. Oznacza to, że kiedy widzieliśmy Ahsoka odwiedzającą Akademię Luke'a Skywalkera w serialu Book of Boba Fett, to oczywiście nie miała ona ze sobą, ani no też słowem się nie zająknęła o swojej uczennicy. To share a strong bond. And you brought him a gift. Will I see you again? Perhaps. May the force be with you. Jeśli dobrze umiejscawiam w czasie wszystkie wydarzenia, a śledzenie timeline'u Star Wars robi się coraz trudniejsze, to do wydarzeń w Ahsoce mija od tego czasu mniej więcej rok. Zatem kiedy Ahsoka szkoliła Sabine? Skoro już przeanalizowaliśmy wydarzenia, to zdecydowanie trzeba odpowiedzieć, że w tym czasie, o którym najmniej wiemy. Zakładam, że Ahsoka nie szkoliła Sabine w czasie wojny czy między bitwami na Yavinie i Endorze, a nawet do bitwy na Jakku. Dlaczego? Sama Ahsoka była padawanem szkolonym w czasie wojny i wie, że no to nie jest łatwe. Liczba pokus użycia ciemnej strony mocy jest zdecydowanie zbyt wielka w czasie wojny.
Zatem Sabine była szkolona między bitwą o Jakku, a skończyło się przed początkiem opowieści Mandalorianina, czyli około 9 lat po bitwie o Yavin. Czyli jeśli dobrze liczę znowu i ten timeline mi się zgadza, poprawcie mnie w komentarzach jeśli się mylę, czyli to szkolenie trwało maksymalnie 3-4 lata. Takie są moje założenia. Tajemnicą pozostaje też odpowiedź na pytanie, dlaczego Ahsoka przestała szkolić Sabine. Najwyraźniej też panie nie rozstały się w zgodzie, a Sabine najwyraźniej została, że tak powiem, porzucona w szkoleniu przez Ahsokę. Don't you ever get tired of moving from one place to another? I go where I'm needed. Not always. You never make things easy. Why should I? You never made things easy for me, Master. Z tego co widzimy w serialu, Ahsoka odeszła i porzuciła swoją padawankę. Dlaczego? Może była sfrustrowana brakiem postępów uczennicy, bo widzimy, że generalnie do czasu serialu Ahsoka szkolenie Sabine było dość bezcelowe. Nie sądzę jednak, aby to był powód. W końcu od początku było wiadomo, że panna Ren nie jest czuła na moc. Myślę, że powody były zupełnie inne. Ahsoka mogła przerwać szkolenie, bo sama musiała szybko udać się na poszukiwania tropów, które doprowadziłyby ją do Trauna i stwierdziła, że to zbyt niebezpieczne dla młodej padawanki. Ale to też wydaje mi się mało prawdopodobne. W końcu Sabine też chciała znaleźć Trauna i Ezrę, a wojowniczką była całkiem niezłą. Myślę, że Ahsoka zobaczyła coś, podobnie jak Luke w przyszłości Bena Solo, co ją przestraszyło. Może zaczęła podejrzewać, że Sabine może wykorzystać swoje umiejętności Jedi do, zawładnięcia Mandalorą? Owszem, oddała mroczny miecz Bo-Katan, ale to ona była w sumie jego prawowitą właścicielką. Pomimo braku czułości na moc, Sabine mogła przecież przejść na ciemną stronę mocy i swoje nowe umiejętności pozyskane w szkoleniu Jedi wykorzystać do czynienia zła. Ciekawe, kiedy się tego dowiemy. Na razie pewne jest tylko to i widzimy to w pierwszych odcinkach Ahsoki, że panie nie rozstały się w zgodzie. A jakie jest wasze zdanie, kiedy Ahsoka uczyła Sabine? Komentarze są oczywiście do waszej dyspozycji. Zapraszam was też na drugi kanał, który nazywa się Biblioteka Wyobraźni. Tam też wpadajcie, jeśli chcecie posłuchać nie tylko Gwiezdnych Wojen. Link jest w opisie na dole. Dzięki za dziś i przypominam, żebyście się często uśmiechali, uważali na siebie, a wtedy moc na pewno będzie z wami. Trzymajcie się. Pa, pa.